Otwórzmy Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, rozdział 2. Dlatego też musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałymi przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w Nim pokładać będę. I znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu bojaźni przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby,
może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebiańskiego, zważcie na Jezusa. Tutaj widzimy rozdział drugi listu do Hebrajczyków. Zaczyna się zachęceniem po słowie dlatego. To dlatego nawiązuje do tego, o czym była mowa w rozdziale pierwszym listu do Hebrajczyków. I tutaj był nam przedstawiony najpierw plan zbawienia w pierwszych wersetach, że wielokroć, wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców, a ostatecznie przemówił w Synu, przez Syna. I potem jest przedstawiona osoba Pana Jezusa, zwłaszcza Jego pozycja na tle wszelkich władz niebiańskich, czyli jest powiedziane, że On jest znacznie wyższy niż aniołowie, a wręcz Bóg Ojciec nazywa Go tutaj w 8 wersecie: lecz do Syna tron Twój, o Boże, czyli Bóg Ojciec nazywa tutaj Pana Jezusa Bogiem. Jeśli Bóg Ojciec nazywa Syna Bogiem, no to kto śmie nie nazwać Go Bogiem? 10 werset: Tyś Jahwe na początku, albo Tyś Panie jest w greckim Kyrios, czyli cytat ze Starego Testamentu z Psalmu 102, gdzie pada imię Jahwe albo Jehowa, zależy jakie tłumaczenie. Tyś Panie na początku ugruntował ziemię. Też mówi to Ojciec o Synu. Czy może być wyższe wywyższenie, niż gdy sam Ojciec przedstawia tak Syna? Nie może. I potem jest pokazana ta relacja do aniołów. 14 werset mówi, że aniołowie są duchami wykonującymi służbę, posyłanymi do pełnienia służby ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia. A dostąpić zbawienia mają ludzie, którzy są grzesznikami, którzy uwierzą Panu Jezusowi jako własnemu Zbawicielowi. I to, że oni uwierzą, w ten plan zbawienia jest tutaj kluczowe. Kto nie uwierzy, pójdzie na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie w miejscu przygotowanym dla diabła i jego aniołów. Natomiast jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi, będzie uratowany raz na zawsze, bezpieczny, bo zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski Bożej i niezależnie od uczynków grzesznika, całkowicie oparte na doskonałej pracy Pana Jezusa. Stąd drugi werset, drugi rozdział zaczyna się od słowa dlatego. Czyli ponieważ te fakty z pierwszego rozdziału są prawdą, dlatego. Dlatego musimy tym uważniejszą zwracać naszą koncentrację na tym, co słyszeliśmy w tym pierwszym rozdziale, ale też w rzeczach związanych z tym pierwszym rozdziałem. Abyśmy nie stali się kimś, kto zboczył z drogi. Tutaj jest w słowniku polskim takie brzydkie słowo mówiące o tym, kto zboczył. I chrześcijanin, który zszedł z drogi, też nie zasługuje na lepsze określenie. I jeżeli ktoś schodzi z drogi, którą jest Pan Jezus Chrystus, to staje się z wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnym. I teraz drugi werset. Jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, czyli przez tychże niższych od Pana Jezusa, było nienaruszalne, to co dopiero słowa Pana Jezusa, który jest znacznie wyżej? Skoro słowa wypowiedziane przez aniołów spotykało się ze słuszną odpłatą, to cóż dopiero, jeżeli ktoś nie posłucha Jezusa? Ten list właśnie wywyższa Pana Jezusa Chrystusa
przedstawiając go jako tego, któremu warto zaufać. Warto mu zaufać we wszystkim. I dalej jest przedstawiony plan wieków. Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? No nie ujdziemy cało. Jeśli ktoś myśli, że uratuje się własnymi siłami, to nie ujdzie cało. To jest bardzo duży błąd, jeżeli ktoś myśli, że może sobie sam przygotować swoją własną drogę ucieczki przed gniewem Bożym. Nie ma takiej możliwości. Więc odpowiedź na to pytanie z trzeciego wersetu, jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, brzmi: nie ujdziemy cało. Jeśli ktoś na tej sali lub ktoś, kto słucha tych słów lub czyta list do Hebrajczyków, nie weźmie sobie tego pytania do serca i nie będzie wiedział o sobie, że jest zbawiony przez Pana Jezusa, przez doskonałą ofiarę doskonałego Baranka Bożego, to Pan Jezus tak powiedział, że lepiej byłoby takiemu, który się nigdy nie urodził. Powiedział to o Judaszu, ale jest to fakt na temat każdego, kto zlekceważył tak wielkie zbawienie, bo Judasz był pierwszym, o którym czytamy w Nowym Testamencie, że zlekceważył tak wielkie zbawienie. I dalej jest przedstawione. Najpierw było to zbawienie opowiadane przez Pana właśnie. Przez Pana Jezusa, tego wywyższonego Syna Bożego z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Tego, którego sam Ojciec nazywa Panem, Jahwe i Bogiem. I tego, który był uwieńczeniem wszystkich proroków, bo wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. U końca tych dni przemówił w Synu, w Panu Jezusie Chrystusie. I teraz czwarty werset mówi, że oprócz tego, że Pan mówił i oprócz tego, że ci, którzy Mu uwierzyli, mówili, czyli uczniowie Pana Jezusa, ale także oprócz uczniów Pana Jezusa widzieliśmy, że nawet prorokowali wrogowie Pana Jezusa, jak widzieliśmy w 11 rozdziale Jana, 52 werset, że nawet arcykapłan niewierzący w Pana Jezusa mówił, że Jezus musi umrzeć za lud, aby po prostu nie musiał zginąć ten cały lud. Więc zarówno ci, którzy w szczerości idąc za Panem głosili to, jak i ci, którzy niechcący potwierdzali to, jak i ci, którzy w niewierze, ale w zachwycie, jak setnik, który powiedział: on był sprawiedliwy, albo on był Synem Bożym. Więc to było z wielu serc i ust potwierdzone. Czwarty werset mówi dodatkowo, że Bóg to poręczył. Bóg również poręczył znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według Jego woli. Więc tutaj widać dla nas z punktu dzisiejszego widzenia, gdy pojawiają się głosy, czy te dary, takie znaki i cuda, czy chrześcijanin powinien je czynić i czy je czynić może w zależności od Boga. No czwarty werset wskazuje, że to jest czas przeszły. Bóg poręczył, nie poręcza, nie poręczać będzie. Tylko w czasie, gdy pisany był list do Hebrajczyków, jest to już czas przeszły. Już wtedy był to czas przeszły, że Bóg poręczył je również znakami i cudami. Więc jeżeli dzisiaj ktoś występuje i czyni jakiś znak albo cud, a potem mówi: pójdźcie do obcych bogów, których nie znali wasi ojcowie, to my mamy już w Mojżeszowej księdze zapisane, że twoje oko nie pójdzie za nim, twoje oko nie zlituje się
i nie będziesz pobłażliwie na tego typu działania patrzył. To nie podlega żadnej dyskusji. Było to tylko i wyłącznie na samym początku drogi chrześcijaństwa na tej ziemi poręczone. Nawet apostoł Paweł pod koniec służby musiał zostawić chorego Trofima w Efezie. Ten, którego wystarczyło, że dotknęła jakaś szmatka, jakaś chustka i ktoś tą chustkę zaniósł całkowicie niewierzącemu człowiekowi, ale choremu, położył na ciele i ten człowiek był zdrowy. To co, Paweł nie mógł odciąć kawałka swojego płaszcza i dać temu choremu Trofimowi? Nie, bo już ten czas minął. Już nawet apostoł Paweł nie miał możliwości uzdrowić Trofima. Nie miał takiej wolności. I musimy być tego świadomi, że to było wydarzenie jednorazowe, mające jedynie wywołać potwierdzający, osądzający efekt, bo był to sąd nad Izraelem, który musiał zobaczyć, że nawet poganie mówią wspaniałe rzeczy o Bogu w ich językach, czyli nie w świętym języku hebrajskim, ale w wielu różnych dialektach słyszeli, jak mówią wielkie dzieła Boże. Czytamy o tym m.in. w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział. I teraz 5 werset mówi, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść. Komu Bóg poddał świat, który ma przyjść? No jest wyraźnie powiedziane, że poddał człowiekowi. Czy każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że przyjdzie chwila i ona może być, być może nawet za 7 lat od dziś, jeśli dziś Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do nieba. Bo jest powiedziane, że najpierw będzie zabranie wierzących do nieba, potem po 7 latach przyjdziemy razem z Panem Jezusem na ziemię i obejmiemy władzę na ziemi. Jest powiedziane, że będziemy tym światem tutaj rządzić laską żelazną. Będziemy mieli poddaną tą ziemię i tutaj jest wyraźnie powiedziane, nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Ten świat będzie poddany Panu Jezusowi Chrystusowi, a nam wraz z Nim. Więc jeżeli ktoś dzisiaj chce władzę w tym świecie, który ma się ku końcowi, to bardzo kiepsko inwestuje. Mamy zapowiedź, że w przyszłości będziemy razem z Królem Królów administrować tą ziemią. I 6 werset mówi, stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. Jest to cytat z psalmu 8 odnoszący się w pierwszym rzędzie do Pana Jezusa. Pan Jezus, przyjmując postać podobną do grzesznego ciała ludzkiego, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, może przeczytam ten fragment. List do Rzymian, 8 rozdział, pierwsze zdania. Czego, to jest 3 werset. Czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I tutaj wyraźnie mamy pokazanego Pana Jezusa, który przyjął postać sługi, o czym czytamy w Filipian 2 rozdział. List do Filipian 2 rozdział. Takiego bądźcie, to jest 2 rozdział od 5 wersetu, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tutaj ten 5, 6, 7 i 8 werset jeszcze mówi w równoległości do tego, co mówi Filipian do 8 wersetu włącznie, przed 9. Czyli widzimy, że jest na krótko mniejszy od aniołów. I też o człowieku Pan Jezus kiedyś powiedział, że ludzie, którzy dostąpią zmartwychwstania, będą synami Bożymi, jako synowie Boży będą równi aniołom. A więc teraz jeszcze każdy z nas równy aniołom nie jest. To się stanie dopiero po tym, gdy będziemy w nowym świecie. I wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. I chwilę później autor listu do Hebrajczyków mówi, teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Czyli jeśli chodzi o nas, ludzi, widzimy, jak różne rzeczy nas kładą na kolana. Jak różne rzeczy nas upokarzają. I przez tydzień teraz byłem w górach. I takie proste rzeczy czytam w poradniku turystycznym. Jak wejść sobie na Nosal. Czytam, jaka łatwa wycieczka. Prościzna. I w zasadzie prawie bym nie wszedł, a jeszcze gorzej było z zejściem. Porównajmy to z tym, co będzie w czasie Nowego Przymierza. Po pochwyceniu, 7 lat po pochwyceniu, przyjdziemy na ziemię z Panem Jezusem, co jest opisane w 19 rozdziale Objawienia, aby na ziemi ustanowić 1000-letnie królestwo. Oczywiście to Pan Jezus je ustanowi, ale my będziemy panować razem z Nim. Wtedy będziemy się poruszać z prędkością prawdopodobnie myśli. Nie będzie już tych ograniczeń. Nie będzie czegoś takiego, że jakiś problem będzie, że chcę się dostać z Ostrowa do Poznania. Że to będzie tyle czasu trwało. To są rzeczy takie, które dziś pokazują, że to nie jest nam poddane. Od 2 lat jako ludzie mamy problem z jedną małą, nieżywą, krótką niteczką RNA. Pozostałością po tym, jak grzech wszedł na świat i powstały różnego rodzaju mutacje, między innymi taki koronawirus. Bzdura niby. A jednak dla człowieka to jest pokazuje, że wcale jeszcze nie jest nam wszystko poddane. Dostaliśmy rozkaz, żeby czynić sobie ziemię poddaną i przez to, że właśnie znaleźliśmy upodobanie w grzechu, nic w zasadzie nie potrafimy sobie uczynić poddanym w sposób trwały. Opanujemy jedną strefę, za chwilę wychodzi, że w 10 innych strefach sobie nie radzimy. Opanujemy kolejną strefę, znowu kolejne 100 wychodzi, że nie umiemy opanować. Nauczyliśmy się podróżować samochodem, bo wcześniej jeździliśmy konno. No to się nagle okazało, że dalej za wolno jeździmy. Choć niby jest to już szybciej niż konno. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas
przyroda pokazuje nam, że bez Pana Jezusa jesteśmy zupełnie bezradni. Byle drobiazg staje się problemem nie do rozwikłania. Jedyne, co potrafimy, to przeżyć 70, a jak sił starczy 80 lat. Nie tak, jak było życie przodków 1000. Zły i krótki jest czas naszego pielgrzymowania. I dla nas jako chrześcijan to nie jest problem. Bo my, gdy odchodzimy z tego świata przez zaśnięcie, bo Słowo Boże dla chrześcijan nie ma jako pierwszego terminu śmierć, tylko jako zaśnięcie. Oczywiście z biologicznego punktu widzenia jest to rozdzielenie ciała, ducha i duszy i jest to nazywane również śmiercią w Biblii. Ale generalnie, tak jak dzisiaj czytaliśmy 4 rozdział 1 listu do Tesaloniczan, tam jest powiedziane o chrześcijanach, że to są ci, którzy zasnęli. 1 list do Koryntian 15 rozdział, gdy mówi o zmartwychwstaniu, o braciach mówi, którzy zasnęli. Generalnie chrześcijanie nie umierają, bo Pan Jezus powiedział, choćby kto umarł, dalej żyć będzie, kto wierzy w Pana Jezusa. Więc jest to zaśnięcie. I to zaśnięcie nie jest dla nas problemem, bo wtedy Paweł mówi, wolę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Każdy wierzący natychmiast po zaśnięciu jego biologicznego ciała staje się bliższy Panu, bo Paweł mówi, że dopóki nie wyjdziemy z tego ciała, jesteśmy oddaleni od Pana. Tak mówi drugi list do Koryntian. I tutaj właśnie w 9 wersecie z powrotem przyprowadzeni jesteśmy do tego, którego widzimy. Kogo widzimy? Widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Ale to już jest przeszłość. Już Pan Jezus jest wywyższony, jak czytaliśmy w Filipian, 2 rozdział. Kogo widzimy? Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby skosztować z łaski Bożej śmierci za każdego. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Pan Jezus Chrystus jest pierwszym, który nas uprzedza, a my za Nim. On jest pierworodnym spośród umarłych, tak mówi w innym miejscu Pismo o Panu Jezusie. Nie mamy się czego obawiać. Nie mamy się czego lękać, bo mamy właściwego przewodnika, który nas uprzedza i nie pozwoli, aby nam choć jeden włos bez Jego woli stał się czarny lub biały. To jest wszystko pod Jego kontrolą. Bez dekretu Jego Ojca nawet jeden wróbel nie spadnie na ziemię, a my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Więc jednoznacznie widzimy, że myśmy zawiedli we wszystkim, ale Pan Jezus nie zawiódł w niczym. Pan Jezus jest tym, który jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem. I dalej 10 werset. Aha, jeszcze tutaj jest ważna rzecz. Zakosztował śmierci za każdego. My to widzimy w Mateusza 13 rozdział. Mateusza 13 rozdział. Myślę, że to jest na tyle ważne, żeby to otworzyć. Od 44 wersetu do 46. Mateusz 13, 44-46. Są dwie prawdy związane z tym, że Pan Jezus zapłacił za nas i zapłacił za każdego na tej ziemi. 44 i 45 werset 13 rozdziału Mateusza mówi tak. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu,
który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. I sprzedaje wszystko, co ma. I kupuje tę rolę. I jeśli chodzi teraz, co to jest ta rola, żeby zrozumieć tą przypowieść, to warto sięgnąć do 38 wersetu. Tutaj Pan Jezus mówi, rola to świat. Czyli jeżeli patrzymy teraz na ten 44, podstawiamy, że rola to świat. I dalej. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i odkupił. Tu jest słowo kupił, ale bardziej chodzi o odkupił ją, bo tą perłę już ktoś wcześniej miał, czy to na ladzie, czy na jakimś stoisku, czy za gablotą, więc on ją znalazł nie w morzu, tylko znalazł ją u poprzedniego właściciela. Stąd odkupił. Więc jedna rzecz to jest, że Pan Jezus umierając na krzyżu kupił cały świat. I tutaj widać to w 44 wersecie. Celem było uratowanie ludzi zbawionych, czyli tutaj celem było nabycie uprawnień do skarbu, ale ten człowiek sprzedał wszystko, co miał i nie kupił tylko skarb. On kupił całą rolę. Całą rolę kupił. I to jest właśnie kupienie. Kupienie, każdy człowiek jest własnością Bożą z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Bóg ma prawo do każdego człowieka jako jego stworzyciel. Po drugie, ponieważ przez doskonałą ofiarę na krzyżu każdy człowiek został kupiony. Stąd między innymi w pierwszym liście Jana jest powiedziane, że Jezus umarł nie tylko za nasze grzechy, ale też za grzechy całego świata. Czyli nie tylko za grzechy wierzących, ale również za grzechy niewierzących. Stąd my mamy wolność, żeby każdemu człowiekowi głosić Ewangelię, bo już zostało za niego zapłacone. Natomiast to zmarnowanie, o którym czytaliśmy na początku drugiego rozdziału Hebrajczyków, no jest brzemienne w skutkach, jeżeli ktoś zlekceważy tak wielkie zbawienie. Zostało za niego zapłacone. Natomiast 45 i 46 werset mówi o perle. I tu widzimy kwestię odkupienia albo wykupienia. Czyli zostaliśmy kupieni najpierw jako cały świat wraz ze skarbem będącym w nim, czyli cały świat, wszyscy ludzie, ale również wierzący. Natomiast, albo przede wszystkim wierzący, ale również cały świat. A 45 i 46 mówi z kolei o zgromadzeniu. Perła jest tutaj tylko i wyłącznie wierzącymi, zbawionymi ludźmi, którzy zostali jako ta perła tylko i wyłącznie odkupieni, sami wierzący. I dlatego są to dwie prawdy, które musimy pamiętać. Stąd na przykład w pierwszym liście Piotra jest powiedziane, że zwodziciele zapierają się Pana, który ich kupił. Bo Bóg ma prawo do każdego człowieka na dwa co najmniej sposoby. Po pierwsze, jako jego stworzyciel, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. I po drugie, że tutaj jest powiedziane, z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. 9 werset 2 rozdziału listu do Hebrajczyków. I teraz 10 werset. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni lub są uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu
nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Cóż za wywyższenie. Przecież my tylko nawaliliśmy. My tylko nabroiliśmy. Byliśmy źródłem problemów, a Pan Jezus wywyższył nas tak, że nie wstydzi się nazwać nas braćmi. Nie wstydzi się. Przecież czasami można by powiedzieć, że wystarczyłoby, gdyby nas tylko uratował, żebyśmy nie musieli iść do tego piekła i zostawić takich uratowanych. Wielu ratowników tak przecież robi. Ktoś się topi, wyciąga z basenu czy z jeziora i sobie żyj uratowany dalej po reanimacji. Rób sobie, co chcesz. A teraz sobie wyobraźmy taką sytuację w życiu ludzkim, że ten człowiek, który się topi, jest uratowany przez ratownika, a ratownik nie tylko go uratował, ale sprzedał wszystko, co miał i te wszystkie pieniądze przeznaczył, żeby temu uratowanemu było jak najlepiej w życiu. To nawet w przybliżeniu nie jest podobne do tego, co Pan Jezus dla nas zrobił. Przecież żaden człowiek by tak nigdy nie zrobił. A Pan Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. I gdyby było mało, to ktoś może by na podstawie tej jednej wzmianki to lekceważył. Ale 12 werset powtarza to, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił spośród zgromadzenia. I znowu ufność w Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Więc widzimy wyraźnie, że Pan Jezus nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Cóż za wywyższenie. I także ja i dzieci, które mi dał Bóg. Chrześcijanie są nazywani dziećmi i chrześcijanie są nazywani synami. I to jest bardzo wzniosłe, że również są nazywani braćmi. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, bo dzieci tak mają biologiczne, które się rodzą z ojca i matki i mają udział w tym genetycznym właśnie dziedzictwie po rodzicach. Mają udział we krwi i w ciele. Więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Widzimy, że jest tutaj wspomniany diabeł. On miał, czas przeszły, władzę nad śmiercią. Skoro miał, to znaczy, że jej już nie ma. Kiedyś był czas, kiedy diabeł nie był zniszczony. Ale tu jest powiedziane, że przez śmierć Pana Jezusa on zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Stąd nie musimy już traktować śmierci jako końca prowadzącego do wiecznej zagłady dla wierzącego. Ten, który ufa Panu Jezusowi Chrystusowi, doskonale wie, że jest domownikiem Boga i jest osadzony w okręgach niebiańskich, a oddzielenie go od ciała, kiedy jego namiot się rozpadnie, jest tylko i wyłącznie momentem, kiedy przejdzie z tej ziemi do domu Ojca. Chyba że wcześniej nastąpi pochwycenie, na które oczekujemy, oczekując Syna Jego z niebios, oczekując Pana Jezusa z niebios, to gdyby było szybciej pochwycenie, to ci, którzy zasnęli przed tymi, którzy jeszcze żyją, najpierw będą wzbudzeni i razem jedni i drudzy jako żywi będą wzięci do nieba. Czyli widać, że czy przez śmierć ciała, czy bez śmierci ciała,
I mamy umówione spotkanie na powietrzu z Panem Jezusem. Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. I teraz wyraźnie widać 15 werset. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku, strachu, bojaźni przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Człowiek się boi śmierci panicznie. I ta śmierć faktycznie jest dla człowieka niewierzącego straszna. Jest nawet dla najbardziej ateistycznego materialisty okropną rzeczą. A to jest dziwne, bo powinien uważać zgodnie ze swoim światopoglądem, że przecież nic się nie dzieje. Przestaje żyć. Co za problem? Nie ma ludzi niezastąpionych. A jednak każdy boi się śmierci. I już to widzieliśmy na samym początku, w 4 rozdziale 1 Mojżeszowej, jak linia Kaina zaczęła robić różne rzeczy, po pierwsze, aby właśnie uniknąć śmierci, aby usprawnić swoje postępowanie, dlatego zbudowali miasto, żeby się chronić przed śmiercią. Dlatego zaczęli grać na instrumentach, żeby zapomnieć o śmierci, uciekając w rozrywkę. I usprawnili produkcję, żeby mniejszym wysiłkiem, a więc nieco później umierając, realizować swoje cele biznesowe. Wszystkie działania człowieka nienawróconego wynikają w dalszym lub w bliższym związku z lęku przed śmiercią. I to nawet widać teraz, jak jest to napięcie pandemiczne. Rządy ze strachu przed śmiercią zafundowały nam różnego rodzaju rozwiązania. I część ludzi podejmuje takie działania właśnie ze strachu przed śmiercią, inni inne działania, znowu ze strachu przed śmiercią. A wierzący ma być nieustraszony jak młody lew. Ma się nie bać, bo śmierć ciała nie narusza życia duszy. Śmierć ciała nie jest dla wierzącego problemem. Jest przejściem na emeryturę. Dzisiaj wielu myśli, jak tutaj jak najszybciej uwolnić się od obowiązków zawodowych. Chrześcijanin jest ambasadorem i śmierć ciała jest niczym innym jak odwołaniem z miejsca pracy jako ambasador i powrotem do ojczyzny. Każdy ambasador o czymś takim marzy. Więc nie jest to żaden problem dla wierzącego. Dla niewierzącego jest to katastrofa. 16 werset. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami. Ciekawa informacja. Pan Jezus nie ujmuje się za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlaczego tu jest wymienione potomstwo Abrahama, a nie potomstwo Izaaka albo potomstwo Jakuba? Bo nie chodzi o Żydów, tylko chodzi o tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszyscy, którzy uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy w duchowy sposób potomstwem Abrahama, bo uwierzyliśmy Bogu i zostało nam to poczytane ku usprawiedliwieniu. Gdyby tu było powiedziane, że ujmuje się za potomstwem Izraela, Jakuba, no to by chodziło o Żydów. Ale ponieważ jest wymienione, że ujmuje się za potomstwem Abrahama, to potomstwo Abrahama liczy się według wiary. Czyli chodzi o tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Nie chodzi o genetycznych potomków
we krwi i ciele z Abrahama, tylko chodzi o tych, którzy tak jak Abraham położyli swą ufność w Bogu, żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. I 17 werset, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Pan Jezus szedł po tej ziemi, też potrafił zrobić więcej lub mniej różnych działań, które go zmęczyły, które spowodowały, że zgłodniał. Był uczestnikiem tych wszystkich naszych słabości, które powodują te nasze ograniczenia. Był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że On, znając ten nasz trud i mozuł, to jest tym, który może nam współczuć, o czym mówi 18 werset, że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Mamy jakąś chorobę w rodzinie? Pan Jezus zapłakał też z powodu choroby i śmierci Łazarza. Doskonale rozumiał, chodząc po tej ziemi, i dalej o tym pamięta, przez co przechodzisz, mając chorego członka rodziny lub samemu chorując. Może ci pomóc, gdy widzisz, że przytłacza cię mozuł codziennej pracy. Może ci pomóc i współczuje ci, bo on przecież jako stolarz, jako cieśla wykonywał ciężką pracę. Masz kłopot z tym, żeby efekty swojej pracy spieniężyć? Pan Jezus sprzedawał jako cieśla swoje towary i doskonale widział te wszystkie kwestie, z którymi my się dziś borykamy. Oczywiście zmieniło się parę rzeczy. Nie było wtedy kart kredytowych. Płaciło się barterem lub gotówką, czyli towar za towar, albo jakimiś kruszcami, czy to złotem, czy srebrem, czy monetami. Nie było różnych przelewów i innych rzeczy, ale same mechanizmy są takie same. I pracował w trudzie i znoju, zanim w wieku 30 lat wystąpił przed ludem, głosząc Słowo Boże. Widzimy go jako tego, który najpierw pracował w warsztacie swojego ojca, a potem być może również przejął tą praktykę i prowadził ją samodzielnie. Tego nie wiemy. Natomiast jest to oczywiste, że we wszystkim tym uczestniczył. Znał trud i znój, przez który przechodzimy. Znał cierpienia i próby, przez które my każdego dnia kroczymy. Był we wszystkim podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. I to jego poniżenie jest również dowodem szczerości jego działań wobec nas. On nie zrobił tego wszystkiego z tronu w niebie. Przecież mógł tak zrobić. Jedną decyzją i no jak umrzecie, będziecie w niebie. Dekret królewski. Nie. On jest autentyczny. To nie był żaden taki oddzielony od nas nasz brat. Jak to on się określił, że będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Po drugie, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Po trzecie, nazwał nas synami Bożymi. I jest tutaj bardzo wyraźnie to wskazane. Oczywiście jest konieczne rozumieć, że nadużyciem by było, gdybyśmy my teraz w modlitwie zwracali się do Pana Jezusa, nasz bracie. To jest
nieuzasadnione nie znajdujemy w dziejach apostolskich ani w żadnych listach przykładu takiej modlitwy, w której któryś apostoł, prorok czy wierzący kierowałby do Pana Jezusa modlitwę bracie Jezusie. To jest nadużycie i niewłaściwe zastosowanie tej prawdy. To On nie wstydzi się nazywać nas braćmi, ale to nie daje nam uprawnienia, żeby w naszej pysze i lekkomyślności my, żebyśmy nazywali Go bratem Jezusem. To jest ważne, żebyśmy zachowali trzeźwość w tym, biorąc przykład z tego, w jaki sposób się bracia na kartach Biblii do Boga zwracali w modlitwie czy w innych działaniach określali Pana Jezusa. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebiańskiego, zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa. I to jest życzenie każdego serca wierzącego, aby każdym krokiem potwierdzać, że się idzie za Panem Jezusem i aby w każdej myśli zważać na Jezusa. A więc zważajmy na Jezusa. 272. Chrystus Pan.